Idę zaraz do lekarza. Dobrze. Naprawdę, byłoby miło, gdybyś posprzątał trochę kuchni i zrobił pranie. W tym gipsie nie daje rady wszystkiego ogarnąć. Oczywiście, nie ma sprawy. Zajmę się wszystkim. Długo cię nie będzie, mamusiu. Wiecie, jak to jest w przychodni. Czasem trzeba długo czekać. Okej, na razie. Pa! O, trochę do zrobienia jest. Najpierw posprzątam kuchnię. Okej, a my się pobawimy. Tatusiu, już skończyłeś? Ale szybko ci poszło. Jak udało ci się tak szybko posprzątać? Kiedy byłem kawalerem, mieszkałem sam i musiałem sam wszystko robić. O, rozumiem. Tatusiu, pobawisz się teraz z nami? Dobrze. Chcemy układać puzzle. Te, ale dużo kawałków. Tak. Najpierw trzeba je posegregować. A potem możemy zacząć układanie od rogów. Co ma być na tym obrazku? Krowa w kapeluszu. Aha! Zobaczcie, głowę już mamy. Tato, zrobiłeś już pranie? O nie, pranie. Zupełnie o tym zapomniałem. Lepiej szybko je nastawię. Tato, a wiesz chociaż jak to zrobić? Oczywiście. Jeśli chodzi o pranie, to jestem ekspertem. Mama zawsze pierze osobno rzeczy białe i kolorowe. A, tak też się przecież upiorą. Jeszcze proszek do prania i wybrać program. Nastawię krótki cykl, żeby pranie uprało się, zanim mama wróci do domu. Dobra, teraz nadgoniłem. Tato, chodź, bawmy się dalej. Proszę panią Hauser. Dzień dobry, pani Hauser. Dzień dobry. Proszę się położyć. Dzisiaj zdejmiemy pani gips. Tak się cieszę. Trudno cokolwiek zrobić, mając rękę w gipsie. Tak, to prawda. Przepiłuję teraz gips. Co takiego? Piłowanie? Tą piłą? Tak, ale niech się pani nie martwi. To piła oscylacyjna. Tnie tylko twarde materiały, ale skóry nie. No dobrze, ale mimo to proszę uważać. Oczywiście, proszę się nie denerwować. Dlaczego wszystko jest pomarańczowe? To środek dezynfekcyjny. A jak pani ręka? Świetnie, naprawdę dobrze. Podnieś mnie do góry, tatusiu. O, pranie gotowe. Tato, dlaczego te ubrania są takie małe? To przecież jedna z moich sukienek. O, rety, przypadkowo nastawiłem za wysoką temperaturę. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. O nie! Wszystko się skurczyło. Zobacz, moja sukienka pasuje teraz na lalkę. Cześć, wróciłam. Cześć, cześć mamo. Zdjęli ci gips. Tak, super, prawda? Mamusiu, popatrz. Moja lalka ma mnóstwo nowych ubranek. Ale Lenko, czy to nie była jedna z twoich sukienek? Tak, ale to bez znaczenia, bo teraz twoje sukienki pasują na mnie. O nie, Michał! Całe szczęście, że w końcu zdjęli ci ten gips.
Jeśli podobał Wam się odcinek, dajemy łapkę w górę. A żeby nie przegapić kolejnych, wciskamy przycisk subskrybuj kanał. Dziękujemy!